Cześć, to znowu ja, Porcelanowa, i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich postanowieniach na nowy rok. Ale zacznę może od tego, jak minął mi ten rok, bo minął dość intensywnie i stało się dużo rzeczy różnych, niektórych dobrych, niektórych złych. Ale ogólnie stało się dużo. Emocjonalnie był to dla mnie naprawdę trudny rok, ponieważ bardzo wiele się w moim prywatnym życiu zmieniło, jeśli chodzi o moje najbliższe otoczenie i osoby, z którymi widuję się na co dzień. Ale tak patrząc na to teraz, naprawdę wyszło chyba dobrze. Wyszło mi na zdrowie wszystko, co się wydarzyło. No właśnie, jest to rok, w którym zaczęłam się leczyć na depresję u psychiatry, farmakologicznie. I przynosi to efekty w końcu, po wielu, wielu latach. Więc to kolejny dowód na to, że ten rok był dla mnie raczej dość łaskawy. Chociaż miałam momenty, że naprawdę było blisko do tego, żebym popełniła samobójstwo. Ale nie patrzmy na negatywy, patrzmy na to, co wydarzyło się dobrego. Byłam w tym roku w 3 krajach. Pobiłam swój rekord, bo do tej pory oprócz tych 3 krajów byłam chyba tylko w jednym wcześniej, tak naprawdę w dwóch. Więc w tym roku pobiłam swój życiowy rekord. W lutym pojechałam z koleżanką do Paryża, z bardzo fajną koleżanką, z którą jestem teraz bardzo, bardzo blisko. Byłam też na Litwie w Wilnie oraz na majówce we Włoszech. Zjadłam bardzo dużo dobrego jedzenia, pogłaskałam dużo zwierzątek, pogadałam z mnóstwem zwierzątek. Poznałam nowych ludzi, którzy okazali się być całkiem fajni. Na mojej drodze pojawiły się nowe możliwości. Jestem jedną z Rising Stars Rimmela. Nie wiem, czy rzeczywiście kiedyś będę z taką pełnoprawną gwiazdą, ale taką wschodzącą też jest być fajnie. Inna sprawa, że nawet jak nie dotrę do tego gwiazdorstwa pełnoprawnego, to poznałam dzięki temu naprawdę kilka super dziewczyn, z którymi czuję się doskonale i które ogólnie warto znać, bo to fajne dziewczyny. Założyłam kanał na YouTubie, który nawet parę osób ogląda, więc chyba nie jest tak źle. Wiem, że może nie mam jakiegoś niesamowitego wzrostu subskrybentów, ale w sumie to nie o to mi chodziło na samym początku i nie o to chodzi mi teraz. Bardziej chodzi mi o to, żeby się spełniać artystycznie, co też mi się udaje, bo w końcu jak się leczę na tą depresję, tę depresję, zaczęłam być bardziej kreatywna i tworzę nowe rzeczy i mam więcej tak wigoru i energii i więcej pomysłów i ogólnie wszystkiego więcej i przeszłam na weganizm razem z Maxem. Idzie nam super. Dużo rzeczy się wydarzyło dobrych. W sumie nie przygotowałam się do tego filmiku za dobrze. Mam wrażenie, że jestem raczej na dobrej drodze do tego, żeby móc powiedzieć, że jestem zdrowa i szczęśliwa. Więc po tym krótkim wstępie chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o tym, co planuję na ten najbliższy rok. Jakie są moje postanowienia noworoczne? Czy chcę schudnąć 10 kilo albo zostać sławna i bogata? No chciałabym schudnąć troszkę, chciałabym być sławna i bogata. Ale nie postanowiłam sobie żadnej z takich rzeczy, żadnej materialnej rzeczy technicznie sobie nie postanawiam. Nie zamierzam później się zawieść na sobie. Nie chcę sobie stawiać nierealnych celów, bo to nie prowadzi do niczego produktywnego. I szczerze mówiąc, do tej pory co roku stawiałam sobie za cel, żeby schudnąć, żeby mieć ileś tam followerów na Instagramie, żeby zarabiać tyle. Mnóstwo planów, które nigdy mi nie doszły do skutku. Dlatego stwierdziłam, że to bez sensu. Ale chciałabym zmienić parę rzeczy w przyszłym roku, w swoim życiu. Chciałabym starać się być lepszym człowiekiem. Chciałabym się rozwijać emocjonalnie i duchowo. Wiem, że to może brzmieć trochę enigmatycznie, ale pod hasłem chcę być lepszą osobą kryje się bardzo, bardzo wiele rzeczy. Bo nie oszukujmy się, nikt z nas nie jest idealny, wszyscy mamy jakieś grzeszki i nie da się ich całkowicie usunąć. Mamy wady, trzeba je zaakceptować, to też bym chciała zacząć w końcu robić. Chciałabym zaakceptować swoje wady w nowym roku, akceptować po prostu siebie, pracować nad tym, żeby pokochać siebie samą, bo wtedy będę mogła całym sercem kochać innych ludzi. Chciałabym być po prostu lepszym człowiekiem. Co się pod tym kryje? Chciałabym nie plotkować. Przyznam się, że zdarza mi się plotkować. Zdarzało mi się, już mi się nie zdarza obgadywać nikogo, ale wiem, że miałam przez długi czas taki problem i chciałabym go całkowicie wyeliminować. Po prostu nie rozmawiać o osobach żadnych, których nie ma aktualnie ze mną. Chciałabym również więcej słuchać, a mniej mówić. Co w momencie, kiedy gadam w pustym pokoju do kamery, która stoi naprzeciwko mnie, brzmi trochę głupio, ale liczę na to, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Chciałabym być osobą, którą ja sama chciałabym spotkać. Nie wiem, czy wszystko mi się uda,
Nie wiem, czy rzeczywiście będę w stanie spojrzeć na siebie obiektywnie i zmienić te parę rzeczy, które mi się we mnie nie podoba, na lepsze, ale będę do tego dążyć, będę się starać. Chciałabym też przestać się martwić tym, co mówią inni ludzie na mój temat, nie przejmować się hejtem, żeby po prostu to, co mnie złego dotyka, po prostu po mnie spływało, jak woda, żeby nie wpływało na mnie w żaden negatywny sposób. Już od wielu lat nie mam w zwyczaju wymagać czegokolwiek od innych ludzi. Więcej wymagam właśnie od siebie i chciałabym troszeczkę mniej też od siebie wymagać. Pozwalać sobie na to, żeby mi się nie udawały rzeczy, żeby było mi źle. Po prostu być nieidealną, co też jest mi bardzo trudno osiągnąć. W sumie każdą z tych rzeczy, o której mówię, jest mi trudno osiągnąć i dlatego bardzo chciałabym nad tym pracować. Chciałabym nauczyć cieszyć się chwilą, przestać się śpieszyć ciągle, przestać się bać nowych możliwości, po prostu brać to, co mnie spotyka i nie zadawać pytań, zgadzać się na rzeczy, oczywiście dobre rzeczy, a nie złe rzeczy. Nie bać się własnych przekonań, nie bać się być sobą. Jeśli ludzie chcą ze mną przebywać w porządku, jeśli nie chcą, pozwalać im odejść i nie martwić się tym, co będzie. I nie martwić się tym, co pomyślą o mnie inni, oceniając moje dziwactwa, moją osobowość. Do tej pory bardzo się wstydziłam tego, że potrafię mieć w sobie taką dziecięcą radość i śmiać się z rzeczy, że oglądam bajki na co dzień, bawię się pluszakami, że lubię głupie rzeczy. To, jacy jesteśmy i to, co lubimy, nie jest niczym wstydliwym. To, że na co dzień słucham muzyki z bajek Disneya i że Drobnostka jest przeze mnie najczęściej słuchaną piosenką w 2018 roku, to też nie jest nic wstydliwego, a jednak mam w głębi siebie takie poczucie, że to wszystko jest dziecinne i nie powinnam tego robić i chciałabym się tego uczucia pozbyć. Mój kanał na YouTubie jest właśnie takim miejscem, gdzie mogę być sobą i jeśli ktoś mnie oceni, no spoko. Ale nie chcę tutaj nikogo innego udawać. Chciałabym być sobą dalej w życiu, być pewniejsza siebie, rozwijać dalej swoje pasje, dawać sobie czas na pomysły, nie martwiąc się o to, kiedy zrobię, żyć bez poczucia presji czasu, bez deadline'ów, a jeśli nawet natrafię na deadline'y, to chciałabym się nimi po prostu nie przejmować, tylko robić swoje, bo często zdarza się, że terminy sprawiają, że mnie to paraliżuje, że sam fakt, że coś ma jakiś termin i ja muszę to zrobić w terminie, budzi we mnie paraliżujący strach, taki, że nie mogę pchnąć się do działania. I to też jest rzecz, nad którą chciałabym popracować. Chciałabym przestać przejmować się tym, jak wygląda moje ciało, żeby było mi chociaż obojętne. Nie musi mi się podobać, ale jest to ciało, w którym żyję i o które dbam. Dietą, może nie ćwiczeniami, bo jestem zbyt leniwa, ale chociaż dietą o nie dbam, więc chciałabym po prostu, żeby to ciało było jakieś takie bliskie mi emocjonalnie chociaż. Chciałabym spędzać więcej czasu z rodziną, cieszyć się małymi rzeczami, wyleczyć się z depresji, albo przynajmniej być na dobrej drodze. Jeśli nie uda się to w najbliższym roku, wszystko w porządku. Nie chcę sobie narzucać żadnych celów. Tak jak powiedziała pewna instagramerka, którą znam i która jest fajna bardzo, moim postanowieniem noworocznym troszeczkę jest to, by nie mieć postanowień noworocznych. I myślę, że wtedy wszystko mi się uda, bo przestanę się po prostu zamartwiać tym, co muszę zrobić. Chciałabym po prostu się starać. Chciałabym troszeczkę Was zainspirować do tego, żebyście byli dobrzy dla siebie i innych ludzi. Ludzie, którzy zieją nienawiścią w internecie, zazwyczaj nienawidzą też samych siebie, co jest bardzo smutne. Bo póki tak naprawdę nie pokochamy siebie, naprawdę jest ciężko kochać innych. Chciałabym Was troszeczkę tą miłością pozarażać. Ale czy mi się to uda, czy nie? Kto tak naprawdę wie? Nikt. I na tym bym dzisiaj poprzestała. Z rzeczy, które chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, to oczywiście to, że życzę Wam wszystkiego najlepszego i że zawsze Wam życzę wszystkiego najlepszego, żeby w Waszych życiach było dużo miłości, żebyście kochali siebie, żebyście kochali swoje otoczenie, żebyście dbali o środowisko, które Was otacza, o ludzi, którzy Was otaczają, o siebie samych, o swoje ciała, bo musicie z nimi spędzić całe życie i są niewymienialne. Chciałabym też, żebyście pozwalali sobie na chwilę słabości, żebyście dawali sobie odpocząć, nie biegli cały czas w tym wyścigu o wszystko, który się nigdy nie zatrzymał, tylko pozwólcie sobie czasami zwolnić, nacieszyć się chwilą, żeby Was cieszyły te małe momenty, żeby cieszyła Was natura, chociażby dobre jedzonko i puszyste zwierzaczki. Wszystko to jest dobre w życiu i warto chwilkę stanąć i się nad tym pozastanawiać, czerpać z tego przyjemność.
Życzę Wam też, żebyście nie musieli bać się być sobą. Życzę Wam tego wszystkiego, o czym w sumie dzisiaj mówiłam. Żebyście mieli wokół siebie dobrych ludzi i żebyście Wy byli dobrymi ludźmi. Żebyście wierzyli w swoje możliwości, doceniali swoje zalety, bo każdy ma zalety, każdy ma wady. Warto jest po prostu być świadomym i jednych, i drugich. Życzę Wam też oczywiście sukcesów i zdrowia, bo bez zdrowia nie będziecie w stanie cieszyć się tym wszystkim, o czym tu dzisiaj mówię. Życzę Wam prawdziwych przyjaciół, którym możecie opowiedzieć o wszystkim, nie martwiąc się o to, jak Was ocenią. Po tym przysłodzonym monologu chciałabym tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że w przyszłym roku nadal będziecie ze mną, że będziemy razem tworzyć coś pięknego, że będziemy razem inspirować. Wspólnie będziemy się uczyć, wspólnie będziemy się bawić i wspólnie będziemy doświadczać. Może tutaj, może na Instagramie. Klikajcie subskrybuj, dawajcie łapki w górę, bo jest to coś, co napędza mnie do działania. I do zobaczenia w takim razie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.